Pozostajemy w Łodzi, ale zmieniamy stadion, tym razem przy Alei Piłsudskiego. 10. kolejka pierwszej ligi, mecz Widzew, Stal, Stalowa Wola. 10. kolejka, ale to dopiero 9. mecz Widzewa w tych rozgrywkach. Przypomnę, Łodzianie mają jeden mecz zaległy. Początek meczu, Widzew w tradycyjnych czerwonych strojach, Stal, Stalowa Wola w biało-czarnych. Pierwsze minuty tego spotkania. Lekka przewaga Widzewa. Trener Fornalik zaniepokojony z lekka, ale tu już pierwsza akcja Łodzian. Najpierw strzał Panki, dobitka jeszcze Oziębały i mamy pierwszą bramkę. To była 6. minuta spotkania, więc bardzo dobre otwarcie meczu. Przemysław Oziębała wykazał się tutaj sporym refleksem. Piłka odbijała się jak w bilardzie od bramkarza Stali, Stalowa Wola. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Ładnie tutaj wypatrzony Panka strzela. Interwencja bramkarza na nic się zdała, bowiem był na miejscu Oziębała. Stal, Stalowa Wola po utracie tej bramki ruszyła do ataków, aby odrobić straty. Tutaj mocne uderzenie Longinusa, ale wysoko nad poprzeczką widzewskiej bramki. Tym razem w ataku Widzew był tam w dobrej sytuacji Oziębała i gdyby nie był faulowany, czego sędzia nie zauważył, znalazłby się w idealnej sytuacji do podwyższenia rezultatu na 2-0, a tak z tej sytuacji po prostu nic nie wyszło. Później była jeszcze kontuzja dwóch zawodników i sędzia musiał przerwać tę akcję. Szkoda, bo naprawdę Oziębała mógłby wyjść sam na sam z bramkarzem. Tutaj widać, jak Widzew jak był przytrzymywany. Robił wszystko zawodnik Stali, Stalowa Wola, aby nie pozwolić Łodzianinowi na oddanie strzału. Tutaj groźna sytuacja, strzelał Adamczyk głową. Stal, Stalowa Wola od czasu do czasu starała się zaatakować. Głównie czyniła to z kontrataków, no ale Widzew nie pozostawał dłużny. Akcja Łodzian. Jest Napoleoni, zwód Napoleoni i broni bardzo pewnie Tomasz Wietecha, bramkarz Stali, Stalowa Wola. 1-0 to niezbyt pewne prowadzenie, dlatego Widzew musiał uważać na ataki Stali, Stalowa Wola. Od chociażby na ten tutaj strzelał Bartkowiak. Na szczęście piłka daleko od bramki Widzewa. Rzut rożny Lisowskiego, tam główkował Robak, strzelał Stawarczyk, ale bramkarz Stali, Stalowa Wola był na posterunku, wybił to uderzenie. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Stawarczyk znalazł się tutaj bardzo ładnie, no ale nie było tutaj też żadnego z Widzewiaków, aby dobić piłkę do bramki Stali, Stalowa Wola. A tu już druga część spotkania rozpoczęta. Panka przyjmuje piłkę, groźny strzał i tutaj kapitalną interwencją popisał się Tomasz Wietecha, wybił piłkę na rzut rożny. Tym razem Stal, Stalowa Wola w ataku, Longinus bardzo aktywny z przodu, Longinus, ale to uderzenie na szczęście daleko od prawego słupka bramki łódzkiego Widzewa. Budka z autu, tutaj trwa walka o piłkę między widzewiakami, ostatecznie trafiła ona do jednego z obrońców Stali, Stalowa Wola, który wybił piłkę na rzut rożny. I właśnie z rogu dośrodkowanie, jest tu Uka. I mamy 2-0 dla łódzkiego Widzewa. Napoleoni centrował, głową Stawarczyk, a Łuka był tam, gdzie być powinien. Pozdrawia publiczność. To jeszcze raz ta sama sytuacja z rzutu rożnego. Niepilnowany zupełnie Łuka do pustej bramki. 2-0, to była już 70. minuta meczu. Bardzo ładne zachowanie obrońcy łódzkiego Widzewa. A to kolejny rzut rożny dla Łodzian. Piłka wędruje na lewą stronę. Za chwilę dośrodkowanie i potężna bomba w kierunku bramki Stali, Stalowa Wola, ale gola niestety nie było. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Lisowski z pierwszej piłki z woleja. Ładny strzał, szkoda, że niecelny. Byłoby 3-0 i byłby to pewnie spokojny rezultat. Łodzianie mogliby bez problemów kontrolować sytuację na boisku. Kolejna akcja Widzewa, który coraz częściej gościł pod bramką Stali, Stalowa Wola, chcąc jakby dobić rywala.
piłka wędrowała jak po sznurku, jest przy niej w tej chwili Przemysław Oziębała. Za chwilę będzie dośrodkowanie, Robak skiksował, jest jeszcze Napoleoni, ale niestety piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Tomasza Wietechy. A to już Łodzianie w obronie, tutaj jest Tawarczyk, fatalnie popełnił błąd, faulując jednego z zawodników Stali, Stalowa Wola, no i sędzia nie miał wątpliwości. Ten faul był w polu karnym, a więc będzie jedenastka dla drużyny gości. Maciej Mielcarz złapał piłkę, no ale oczywiście musiał zmierzyć się z Jaromirem Wieprzęciem, który pewnie strzelił w lewy róg bramki Mielcarza. Mielcarz rzucił się w prawą stronę i było już tylko 2-1. 3 minuty do końca spotkania, ale to już ostatnia groźna sytuacja w tym meczu. Robak, ale piłka przelatuje nad poprzeczką. 2-1, takim wynikiem kończy się to spotkanie. To już 7 zwycięstwo Widzewa w tym sezonie w 9 rozegranych spotkaniach. Kolejne bardzo trudne spotkanie. Stalowa Wola, myślę, bardzo mocny przeciwnik, zwłaszcza w defensywie. Było się trudno przebić przez tą formację, ale na szczęście udało się. Raz po dobitce mojej, a drugi raz ze stałego fragmentu gry. Myślę, że ten element bardzo dobrze nam wychodzi. Mówisz o swojej dobitce. Chyba zamknąłeś dzisiaj buzię tym, którzy zastanawiali się, czy to dobry pomysł, żebyś ty grał w pierwszej jedenastce, a nie Łukasz Mierzejewski, bo ten instynkt napastnika w tobie siedzi. Czy siedzi na pewno, tak jak i w Łukaszu, prawda? No, znalazła mnie piłka w polu karnym. No, taka jest rola napastnika, żeby strzelać. Czasem się nie strzela w takich sytuacji, w których wydawałoby się, nie da się nie strzelić, prawda? Taką jak miałem ostatnio tutaj. No, ale trudno, tak jest. Czasem się nie strzela, czasem się strzela. Takie jest życie, prawda? Dzisiaj musieliście zagrać trochę skuteczniej niż ostatnio, bo tych sytuacji bramkowych, no chyba dzisiaj ze wszystkich spotkań w tym sezonie było najmniej. No, znacznie mniej. Podejrzewam, że najmniej było, tak pani mówi, no ale trzeba cieszyć z dwóch, prawda? Mogło być więcej. Jest dobry strzał Lisowskiego, Robaszek tam miał jakąś swoją sytuację. No nie, strzeliśmy dwie i myślę, to jest całkiem nieźle, prawda? Szkoda tylko tej straconej w taki sposób, karny, taki niepotrzebny może faul. Zaczęliśmy bardzo dobrze, szybko strzelona bramka, byliśmy przekonani, że dalsza część, szczególnie tej pierwszej połowy, tak będzie wyglądała, natomiast nie wiem, być może to, co działo się dookoła tego meczu, też musiało mieć wpływ, no bo momentami atmosfera przypominała sparring, gdzie nie było dopingu, więc ta nasza gra na pewno w tej pierwszej połowie nie wyglądała najlepiej. W szatni powiedzieliśmy sobie, że nie możemy w drugiej połowie tak dalej grać, gdyż to może źle się skończyć. Drugą połowę zagraliśmy już zdecydowanie lepiej. Trzeba się cieszyć, że zdobyliśmy te dwie bramki. Myślę, że jeszcze ku temu były okazje, natomiast z meczu, który w końcówce był dla nas spokojny, kontrolowaliśmy grę, no dajemy przeciwnikowi na tacy bramkę, która no trochę wprowadziła nerwowości i o to miałem pretensje po meczu, powiedziałem drużynie, ale generalnie uważam, że Stal naprawdę jest zespołem, który te 15 punktów widać nieprzypadkowo wywalczył z drużynami grającymi w górnej części tabeli. Zespół bardzo dobrze poukładany. Ciężko nam było w ogóle przebić się w początkowej fazie właśnie przez dobrze zorganizowany zespół Stali, Stalowa Wola. W końcu to się udało i tak jak mówię, cieszymy się z tych punktów i z liderowania póki co. A oto prawie komplet wyników 10 kolejki meczów o Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Znamy wynik Widzewa, który pokonał Stal, Stalowa Wola 2-1. KGHM Zagłębie Lublin zwyciężyło ze Zniczem Pruszków 2-0. GKP Gorzów Wielkopolski wygrał z GKS-em Jastrzębie 1-0. Flota Świnoujście pokonała GKS Katowice 2-0. Korona Kielce wygrała z Wisłą Płock 2-0. Motor Lublin zremisował z Odrą Opole 1-1. Kmita Zabierzów zremisowała bezbramkowo z Wartą Poznań. I Dolkan Ząbki zremisował także bezbramkowo z Turem Turek. Pozostał jeszcze jeden mecz do rozegrania. W poniedziałek Górnik Łęczna gra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W tabeli prowadzi Widzew, po 9 meczach ma 22 punkty, na drugim miejscu jest Podbeskidzie 20 punktów, trzecie jest Zagłębie Lubin 19 oczek, czwarta Flota Świnoujście 18 punktów, później zespoły mają już większą stratę. A to już dolna część tabeli, którą zamykają na 15 miejscu Motor Lublin, na 16 GKS Katowice, 17 jest Turturek,
i na 18 Dolkan Ząbki.